Kapelusz. Koncert Lewandowski. Lewandowski strzelił swojego pierwszego gola w Camp Nou. Ale drugi cios dowodzi, że Post może grać w Barcelonie z finezją i wirtuozerią. Barcelona pokonała prawdziwego Valladolida. Alex Queparous, Robert Lewandowski. Za chwilę fani Camp Nou oklaskują. Kto założyłby, że zobaczymy czas, kiedy nasz rodak zrobi takie rzeczy w futrzanej świątyni? Pierwszy sukces. Przed spotkaniem w Camp Nou pytanie brzmiało, czy Robert Lewandowski strzelił swojego pierwszego gola w Camp Nou w oficjalnym meczu. To była druga próba słupka. Dwa tygodnie temu zawiódł. Tym razem tak. Barcelona zaatakowała od samego początku. Benjamin miał ogromne problemy, aby zostawić własną połowę. Cel Katalończyków wydawał się kwestią czasu. 10 minut później Ousmane Dembele, który był w rosnącej formie, pokazał, którego cios nie spadł o cel. Minuta została w końcu oznaczona. Zaraz do odległej pozycji grał w niej Rafinha, Lewandowski w stylu kung fu dodał nogę, a po pewnym czasie pierwszy w Camp Nou docenił pierwszy. Katalończycy prowadzili i nadal dyktowali warunki gry. Wybrani ludzie niewiele mogli zrobić. Wydawało się, że kolejne sukcesy dla mieszkańców były kwestią czasu. Barcelona nie miała jednak wydajności. Okazje zostały zmarnowane przez Rafinha, Sergio Busquets i Dembele. Dwie minuty przed przerwą gospodarze nosili drugi cios. Służył Dembele, a Pedri dodał tylko nogę około 11 metrów. Masip był bez szczęścia. Dopiero w dodatkowym czasie pierwsza połowa gości stworzyła dobrą okazję. Jednak w ostatniej chwili Eric Garcia uderzył w piłkę. Piłka po interwencji obrońcy szczotkowała słupek. Po zmianie obozów warunki gry były nadal podyktowane przez gospodarzy. Trzeci cel był kwestią czasu. Barcelona zawsze brakowało jednak w strefie sankcji. Rywal niewiele zrobił z ofensywy. Katalończycy uważają, że trzy punkty w ich kieszeniach nie nałożyły wysokiego tempa spotkania. Wszystko wyglądało dobrze na powierzchni karnej. Trzeci gola strzelił w 65. minucie. Grał w Dembele, Lewandowski, z dość trudną pozycją, uderzył w piętę, piłka przeszła przez zdezorientowanego bramkarza i rzucił się w siatkę. Gol po strzale Lewandowskiego. Dopiero po przegranej trzeciej bramce prawdziwy Valladolid odważnie zaatakował 70. minuta, w krótkim czasie goście porzucili trzy strzały. Jeden był broniony przez Marc-André ter Stegen.